jest napisane tak, bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, czyli w Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. W Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże znalazły swoje tak. To znaczy, że po przyjęciu Jezusa Chrystusa człowiek posiada absolutne prawo do stania się posiadaczem obietnic Bożych. Posiada też absolutną umiejętność do tego, aby po te obietnice Boże sięgnąć. Wszystkie obietnice Boże. To wielokrotnie ucieka ludziom. Ludzie, kiedy zastanawiają się nad swoją wiarą, myślą, czy mogę osiągnąć to lub tamto, czy to jest odpowiedni czas. Ale to słowo jest jasne, to jest prorocza informacja. W Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże mają swoje tak. To oznacza, że jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, to cokolwiek Bóg obiecał od początku świata swojemu stworzeniu, może być w Twoim życiu zrealizowane prostym aktem wiary. Do tego nie potrzeba niczego więcej. Tylko być w Chrystusie Jezusie. To jest zupełnie wystarczające. Ja wiem, jak wielu ludziom to ucieka. Dzieje się coś złego w życiu człowieka i raptem cała ta myśl pod tytułem, że mam prawo do wszystkich obietnic Bożych, gdzieś zaczyna być spychana na boczny tor, bo coś strasznego się dzieje. Wiecie, żadna obietnica Boża, w którą uwierzyłem, nie zawiodła mnie. Rozumiecie? Ja dzisiaj mam tak w ogóle ukierunkowaną mentalność, że skoro ja znajduję się w Chrystusie Jezusie, to mi się to po prostu należy. Należy mi się. Ja chcę, żebyś sięgnął dzisiaj głęboko w ogóle w ten temat, że Ci się należy. Że Tobie się coś należy. Nie wiem, czy kiedyś byłeś w sytuacji życiowej takiej, kiedy miałeś wszystkie atrybuty prawa po swojej stronie i szedłeś gdzieś i z podniesioną głową mówiłeś, musisz mi to dać, musisz to zrobić. Nie robisz mi żadnej łaski. Rozumiecie? Jeżeli byłeś w takiej sytuacji, przypomnij to sobie, albo wyobraź to sobie. Tak jakbyś szedł do banku, miałbyś tam dużo pieniędzy i podchodzisz do kasjera i mówisz, chcę te pieniądze, one są moje. Nie mówisz do niego, łaskawy panie kasjerze, czy zechciałby pan wypłacić mi te pieniądze? Jeżeli pan tak zrobi, to zaproszę pana na obiad. Nie, idziesz po swoje. Bo w Chrystusie Jezusie idziesz po swoje, nie po czyjeś, nie po Boże, po swoje, po swoje, po swoje. Zjednoczenie z Bogiem daje Ci tą możliwość pójścia po swoje. Idę po moją siłę, po moją moc, po moją władzę, po moją własność. To moje, bo mój Ojciec mi to dał, to mój Ojciec mi to dał, to mój Ojciec. On mówi, nie bój się maleńka trzutko, upodobało się, powiem Jahwe, dać Ci królestwo. Dać Ci królestwo. W Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże mają swoje tak, nie może, tylko mają swoje tak. Kiedy przychodzisz do Boga w jakiejś sprawie, i mówisz tak, jestem w Chrystusie Jezusie. I przynoszę Ci tą sprawę, to on mówi, załatwione. I chcę, żebyś z tą myślą Cię uwielbiał Boga. Boże, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś realizacją naszych obietnic, Jezusie Chrystusie, Mesjaszu nasz. Uwielbiamy Ciebie, czcimy Ciebie, wywyższamy Twoje imię. Uwielbiamy Ciebie, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Uwielbiamy Ciebie! Alleluja! Tylko z Tobą być po wieczny czas. Ja uwielbiam Cię, drogi Ojcze mój. Stoję blisko twarzy Twojej. Bo kiedy nie znałeś jeszcze mnie, szedłeś do obcych bogów i wzywałeś ich imiona. Lecz kiedy poznałeś mnie jako Ojca, zapominaj, aby Twoja twarz była blisko mojej twarzy, abyś czuł mój oddech, abyś widział mój wzrok. Stałem się Twoim Ojcem. To wszystko w Twoim życiu się zmieniło. Choć nie widzisz jeszcze tych rzeczy, ale one są zmienione w taki sposób, że są zupełnie inne. Jest jak Bóg, ponad wszystko, wzrostu Jego tron. Który chylał się, ocean i śnią, padają chłop. Który jest jak Bóg, ponad wszystko, wzrostu Jego tron. Aż zakończy każdy dzień, chwała do nas. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć, chwała do nas. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Jest jak Bóg, ponad wszystko, wzrostu Jego tron. Który chylą się, oceany śnią. We're Ciebie za mnie dam, Jeszua dam. Sam jedzie do niej i jedyny Boży śpi. W Trójcy jedyny Bóg. przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrznego popłyną wody rzeki żywej. Jeżeli z wiarą teraz będziesz pił, to nastąpi manifestacja Ducha Świętego taka, jakiej jeszcze w tej dziedzinie nie miałeś. Pijcie z tej wody. Kto ma wiarę, niech pije. Pij z wiarą. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Pijcie. Reszta uwielbiajcie Boga. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Czcimy Ciebie, Panie. spotka kobietę w niebieskich szpilkach. Podejdź do niej i od razu jej zwiastuj Ewangelię. Ona będzie otwarta na to. Będzie otwarta. Jeśli chcesz, żeby teraz zaczęło się w Tobie o wiele bardziej manifestować słowo wiedzy, to chcę, żebyś wyszedł do przodu teraz. Uwielbiam Cię, Godzi Ciebie.